Cała droga od Lubina do Kazimierzowa ma być udostępniona kierowcom do listopada tego roku. Taki cel stawia sobie zarówno wykonawca, jak i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Trasa znajduje się na terenie, na który znaczny wpływ ma działalność górnicza i obecny wykonawca musi poprawić wiele rzeczy po poprzednim. To jest dla nas ogromny obowiązek zapewnić bezpieczeństwo przyszłych użytkowników. Jeżeli mamy wiedzę, że te dylatacje nie do końca są dobrze zamontowane, a co wyszło dopiero po odkuciu pewnych rzeczy. Czyli same urządzenia są dobrze dobrane, tylko był nieprawidłowy montaż do końca. I ze względu na ten szczególny charakter tych terenów podjęliśmy decyzję, że robimy wszystko, poprawiamy. W lipcu drogowcy planują przełożenie ruchu na nitkę w kierunku północnym na odcinku od węzła Lubin Północ do węzła Polkowice Południe, aby dokonać potrzebnych napraw. Terminy są realne, zdecydowanie przejście, przełożenie częściowe ruchu będzie zdecydowanie w czerwcu i to w drugiej połowie czerwca. Jeśli chodzi o już całkowite przełożenie ruchu na całym odcinku tutaj od Lubina do Polkowic, będzie według umowy jest na 20 listopada. My przewidujemy, że będzie to koniec października, początek listopada. Poprawki na drodze wynikają z tego, że urządzenia dylatacyjne, czyli te elementy, które łączą mosty z jezdnią, zostały zamontowane w niewłaściwy sposób. Okazało się, że w sposób dla nas niezrozumiały, bo z takim czymś nie mieliśmy do tej pory do czynienia, został nie do końca dobrze zamontowany i mogłoby to spowodować, że ta trasa oddana do ruchu po roku, po dwóch, może dopiero po pięciu, by powodowała, że trzeba by zrobić remont w tym zakresie. Stąd wolimy już teraz wszystko dobrze przygotować. Wrocławski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad sprawdza także wykonanie drogi przez poprzednią firmę i zbiera dokumenty do procesu, który wytoczy firmie Salini. W grę wchodzi nawet kilkadziesiąt milionów złotych odszkodowania. Te koszty oczywiście są przekładane na poprzedniego wykonawcę, ponieważ tak się złożyło, że za większość prac myśmy wcześniej nie zapłacili, bo one nie były ostatecznie odebrane, tylko czasami we fragmentach, częściowo. Także, a nawet jeżeli był jakiś procent zapłacony, to wszystko jest w tej chwili gromadzone i będzie rozszerzony pozew nasz w stosunku do poprzedniego wykonawcy, który wie, co się tu dzieje. Przypomnijmy, że pierwotnie cała trasa szybkiego ruchu w tym miejscu miała być skończona w 2019 roku.